Stowarzyszenie działa od 1981 roku. W 2005 przyjęło nazwę Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków imienia Jerzego Dudy Gracza, a od 2011 roku funkcję prezesa pełni pani Ewa Powroźnik. Coroczny wernisaż wystawy malarstwa i rzeźb jest okazją do tego, by pochwalić się pracami członków i członkiń stowarzyszenia, które powstały w ostatnich latach. To także okazja do podsumowania działań podejmowanych przez Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków imienia Jerzego Dudy Gracza. Nasze stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim tworzeniem, zajmuje się również animacją kultury. Mamy artystów, którzy specjalizują się w specjalnościach malarskich i tych przestrzennych. Ale oprócz tego, że każdy z członków stowarzyszenia tworzy, to również zajmuje się animacją kultury, zwykle na terenie miasta Częstochowy, ale od kilku lat również wychodzimy poza Częstochowę i uczestniczymy w wystawach czy też animacji kultury poza miastem Częstochową, wychodząc dalej tutaj w nasze okoliczne gminy i tam również animujemy działania kulturalne, oceniamy pracę, prowadzimy zajęcia ze starszymi, młodszymi. Tam też zaczynamy prezentować swoje prace. I niektóre z tych prac znajdziemy właśnie w Muzeum Częstochowskim. Podczas wernisażu w sali wystawowej Miejskiego Ratusza wręczono również nagrody i podziękowania osobom, które na co dzień wspierają działania stowarzyszenia. Z kolei podziękowania i kwiaty na ręce prezes stowarzyszenia w imieniu prezydenta Częstochowy wręczył naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Robert Jasiak. Obrazy i rzeźby stowarzyszenia w Częstochowskim Muzeum możemy oglądać do 18 lutego.